Rozległe pustynie po Oahu to jeden z najbardziej niegościnnych rejonów wyspy Matanui. Spalone słońcem widmy, głębokie kamienne wąwozy, morza piasku. Przewodnikiem po tej nieprzyjaznej krainie będzie Pohatu, Toa Kamienia. Pohatu, podobnie jak jego koledzy z drużyny, został wydany w 2001 roku, w pierwszym roczniku pierwszej generacji Bionicle. Liczył 49 części, a więc najwięcej ze wszystkich Toa Matan. Wyróżnia się nie tylko tym. W przeciwieństwie do pozostałych Toa, w jego wypadku zastosowano odwrócony układ standardowego dla tamtego rocznika torsu. Sekcja z mechanizmem znajduje się na dole. W efekcie Toa Kamienia ma węższe od pozostałych barki, za to może stanąć w rozkroku przywodzącym na myśl cowboya, który za dużo czasu spędził w siodle. Kiedy miałem 11 lat i oglądałem zdjęcia zestawów w katalogu, niespecjalnie mi się taki pomysł podobał, ale dzisiaj doceniam go w pewnym sensie. Fajnie jest wiedzieć, że projektanci starali się w tym jednym konkretnym przypadku pokusić się o coś innego i choć trochę zróżnicować te bardzo do siebie podobne w konstrukcji sety. Figurkę otrzymano w beżowo-brązowej kolorystyce. Jest tu trochę wspólnych z niektórymi innymi Toa elementów, takich jak technikowe kulki pełniące raczej rolę dekoracyjną, czy dłonie z naramienników Slicerów i Axley. W nogi wmontowano dwie pary czarnych pinów, zapewne potrzebnych do budowy kombajnera, choć tutaj można je pewnie interpretować też jako swego rodzaju kolce. Maską naszego bohatera jest Kakama, Kanohi Szybkości, dająca zdolność biegania z naddźwiękową prędkością. Ta maska z uwagi na te rozszerzające się boki zawsze kojarzyła mi się z chomikiem z wypchanymi ziarnem bolikami, ale nie wygląda to źle. Pierwsze Kanohi miały w sobie po prostu to coś. Nie były niepotrzebnie przekomplikowane, a i tak efektowne. Mocuje się ją naturalnie na standardowej dla pierwszych lat Bionicle główce z okrągłymi ustami. Wszyscy Toa Matan mieli zróżnicowane kolory części podświetlającej oczy. W wypadku Pohatu był to Trans Neon Orange, neonowy pomarańczowy. No i jak widać, Toa Kamienia to drugi, mocno garbiący się członek tamtej drużyny. Drugim był Onua. Broń jest także mocno niestandardowa. Młoty uderzeniowe, wzmagające siłę kopniaków Pohatu, montuje się na stopach, co czyniło tego bohatera jedynym Toa walczącym głównie nogami. Owe pancerne bambosze są dość unikatowe. W piaskowym kolorze pojawiły się jeszcze raz w zestawie Star Wars, Slave One, Jango Fetta, a w kolorze srebrnym, jakżeby inaczej, w Pohatu Nuva. Jednak to nie koniec akcesoriów. Do Pohatu dołączono jeszcze jeden gadżet. Okrągły kamulec z Lego System, składający się z dwóch połówek, debiutujący bodajże w serii Rock Riders z 1999 roku. Zawsze podobały mi się te drobne systemowe wtręty w pierwszych zestawach Bionicle i także ten głaz idealnie tutaj pasuje i jest ciekawym elementem. Niestety jest to też chyba najczęściej gubiona po latach część tego zestawu. Funkcja zębatkowa Pohatu znajduje się, jak już wspomniałem, na dole. Zatem Toa Kamienia nie porusza ramionami, lecz prawą nogą i niczym Chuck Norris może w każdej chwili sprzedać low kicka albo pograć w piłkę swoim kamieniem, który w gruncie rzeczy do tego właśnie służy. Jak widać, nie wszystkie głazy łatwo się poddają. Pohatu, tak jak wszyscy Toa Matan, nie należy do mistrzów pozowalności, ale dzięki bardziej niż u innych ruchomej nodze, nawet da się tej figurce nadać jakąś dynamikę. Młodości podobał mi się najmniej ze wszystkich Mata, teraz po latach doceniam jego unikalność na tle porównawczym całej pierwszej fali zestawów. To przyjemny stary set, którego fanom klasyki nie trzeba polecać. Tym filmikiem kończę rozpoczęty dawno temu cykl plenerowych recenzji starych zestawów Bionicle. Koncepcję na pewno będę jeszcze wykorzystywał, ale może wtedy, kiedy zrobi się już trochę cieplej. Tymczasem trzymajcie się i do następnego razu.